cieszy Pani oko to, co Pani widzi dzisiaj w Białej Podlaskiej, od kilku dni zresztą? Bardzo cieszy, dlatego że po pierwszej fali pandemii zostały wszystkie sale gimnastyczne zamknięte, nie mieliśmy dostępu do przyrządów, które tutaj są. Ćwiczyli w parkach, ćwiczyli na łąkach, ćwiczyli w parkach trampolin. Weszli na salę gdzieś pod koniec czerwca, więc to dla nas, to co widzimy, to raduje serce, że jednak gimnastyka się obroniła. Jest grupa zapaleńców, trenerów, sędziów, a przede wszystkim zawodników, że chcą jeszcze ten sport uprawiać. Czy w Białej Podlaskiej w tym momencie to są zawody wysokiej rangi? To znaczy, to dla najmłodszych zawodników to są wysokiej rangi, dlatego że finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży to także traktowany jest jako Mistrzostwa Polski w najmłodszej kategorii wiekowej, w klasie trzeciej i w klasie drugiej, bo innych zawodów oni tej rangi nie mają. A to fantastyczna impreza, zresztą nie pierwsza Białej Podlaskiej. Mistrzowie olimpijski od takich imprez zaczynali. Czy tutaj też również widzimy początki takich karier wielkich sportowych? No tutaj jest trenerka Asia Skowrońska z Zabrza, która zaczynała akurat w Białej, bo lata świetlne wstecz, w 90-tych latach, w 96-tym, w momencie kiedy już do Polski przyjechał trener z Białorusi, to tutaj zaczynał szkolenie, to znaczy w Zabrzu, a tu przyjeżdżał na obozy. Tutaj się odbywały pierwsze Mistrzostwa Polski i między innymi Asia Skowrońska brała udział. Także brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Gabrysia Jani, która jest, ma kwalifikacje do Tokio, czy Kasia Jurkowska-Kowalska, która była w Rio, czy Marta Pichan, która była na Olimpiadzie i w Londynie, i w Pekinie, to są takie fajne nazwiska. Gdybyśmy mogli wymienić poszczególne konkurencje, na które najbardziej są widowiskowe? Wszystkie. Wszystkie. W przypadku kobiet, no oczywiście najlepiej patrzy się na ćwiczenia wolne, bo są z muzyką. Jest to bardzo trudny przyrząd, dlatego że oprócz tańczenia musi jeszcze zawodniczka wykonać określoną ilość elementów akrobatycznych, gimnastycznych. Ja, jeżeli chodzi o moje preferencje, patrząc na to, co się tutaj dzieje, to u kobiet patrzę na poręcze, patrzę na ćwiczenia wolne, a u mężczyzn piękny drążek. To jest przyrząd taki trochę prawdy, ale też przepiękny. Tam widać sylwetkę sportowca. To naprawdę fajnie się na to patrzy. Dla mnie pewnie wstyd się przyznać, ale po raz pierwszy jestem na tego typu wydarzeniu sportowym z tego typu dyscyplinami i przyznam, że niektóre karkołomne figury wprost ciarki przychodzą, jak wykonują je zawodnicy. No to jest początek, to jeszcze nie jest ten wysoki poziom, ale naprawdę proszę mi wierzyć, to jest bardzo trudna dyscyplina sportu. Ja to nazywam, że to jest sport powtórzeń. Bo i żeby wykonać dane ćwiczenie, to trzeba setki razy ten element powtórzyć, żeby to wyszło. I nabić siniaki w międzyczasie. Oj tak, i nabić siniaki, guzy, ale jeśli chcą ćwiczyć, cieszymy się z tego, a tym bardziej, że gimnastyka daje podstawy do uprawiania też innych dyscyplin sportowych. Bo jak kończy nawet gimnastykę, to się odnajduje w innej dyscyplinie, na przykład w lekkiej atletyce, skoczkowie, otyczce. Szukają u nas potencjalnych kandydatów do uprawiania tej dyscypliny. Skoki do wody, bo salta, śruby, to wiadomo, że nawet jak tutaj, bo urośnie, bo się boi, to szuka innej alternatywy sportowej dla siebie. I jak patrzymy potem i mówimy, no to była kiedyś nasza zawodniczka. Pani Ferenc kiedyś uprawiała gimnastykę artystyczną, która będzie za chwilę. Pani Herbuś uprawiała kiedyś gimnastykę artystyczną, więc to daje podstawy do pewnego rozwoju w innych kierunkach, także myślę, że gimnastyka królową sportu, bo obok lekkiej atletyki.
Panie Michale, podsumowujemy tą olimpiadę, te mistrzostwa. Jak to wyszło tutaj w Białej Podlaskiej? W mojej ocenie impreza udała się bardzo dobrze. Nasze zaplanowane działania wypaliły w 100%. Myślę, że zawodnicy, którzy startowali w tej olimpiadzie, trenerzy i sędziowie wyjadą stąd z pełnym uśmiechem i z zadowoleniem. Połowa Polski, 7 województw, czy 8 nawet, dzisiaj rywalizowało w hali sportowej szkoły podstawowej numer 3. No jak wygląda ta klasyfikacja ostateczna? Rywalizowało tak naprawdę 10 województw, a nie 8. Najlepsze okazało się województwo małopolskie z dużą przewagą nad pozostałymi województwami. Gdybyśmy mogli teraz wczytać właśnie wyniki zarówno klubowe, jak i województwa. Najlepszym klubem okazał się MKS Gdańsk, klubem na miejscu drugim okazała się NTG, Niskie Towarzystwo Gimnastyczne z województwa opolskiego i Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków oraz AZS AWF Kraków na miejscu trzecim ex aequo. I województwa? I w województwach najlepsze okazało się województwo małopolskie, na miejscu drugim województwo pomorskie i na miejscu trzecim województwo opolskie. Zabrakło klubów z województwa lubelskiego i z Białej Podlaskiej. Dlatego, że w Białej Podlaskiej trenuje tylko sekcja skoków na ścieżce akrobatycznej, to jest sekcja nieolimpijska. Jednakże w tym roku zdobywamy trampolinę od Ministerstwa Sportu i na pewno sekcja trampoliny, która będzie sekcją olimpijską już właśnie w tych sportach, które będą mogły startować na olimpiadzie, w niedługim czasie pojawi się w tej rywalizacji. A lubelskie? Jak stoi w gimnastyce? W lubelskim, z tego co wiem, nie ma żadnego klubu gimnastycznego. Jedyną sekcją właśnie, która startuje i bierze udział we współzawodnictwie sportowym jest MKS Żagbia Podlaska w skokach na ścieżce. Obserwowaliśmy te zawody i wychodzi na to, że one nie są nudne. To naprawdę można stracić godziny czasu, dnia, żeby obserwować. Zgadza się, dyscyplina jest bardzo widowiskowa i my wszyscy trenerzy i działacze tutaj z Polskiego Związku i z klubów stowarzyszonych i sympatycy tej dyscypliny sportu bardzo żałujemy, że jest tak mało medialna. Dlatego ja apeluję zawsze do mediów, żeby tę dyscyplinę pokazywać jak najczęściej, jak najwięcej, bo naprawdę jest widowiskowa i godna uwagi. Jak podsumowujemy? Imprezy sportowe zapraszamy? Jeżeli chodzi o kolejne imprezy w Białej Podlaskiej, to już za 2 tygodnie mamy imprezy odnośnie skoków na trampolinie i gimnastyki artystycznej. Te dwie imprezy odbędą się równolegle w szkole numer 5 i w szkole numer 9. I oczywiście serdecznie zapraszamy do kibicowania, do śledzenia wyników, no i do relacji na Radio Viper.
jest oszustwo i polską olimpiadę młodzieży. Gimnastyce sportowej dziewczątki chłopców uważam za kinę.